Jak stworzyć automatyczną platformę z kursami online, żeby zarabiać pieniądze, żeby ona działała w sposób automatyczny, bezobsługowy, czy żeby Twój klient mógł o każdej godzinie, każdego dnia sobie wejść, zobaczyć Twoje kursy. Tutaj jest taka przykładowa platforma, przykładowy kurs dodany, jest cena, żeby Twój klient mógł sobie kliknąć dodaj do koszyka, w tym momencie, żeby mógł przejść sobie do koszyka i mógł sobie to kupić, albo wpisać kod rabatowy, w tym wypadku słowo sprawdzam i tutaj wtedy obniżyć się cena do 0 zł. Możesz sobie tutaj tę platformę przetestować, tak? Możesz tu wejść, kupić ten przykładowy kurs, wpisać ten kupon i za 0 zł przejść do płatności, żeby na Twojej stronie koszyku była możliwość właśnie automatycznych płatności PayPal, TPay czy jakichkolwiek innych. Tak jak na przykład moja platforma, na której używam, tutaj mam włączone przelewy 24. Można wybrać sobie bank, z którego chcę zapłacić. Można zapłacić też blikiem, kartą, Google Pay, PayPal lub też tradycyjnym przelewem. Jest formularz zamówienia i klient może dokonać zakupu. I ta platforma działa zupełnie bezpłatnie. Więc jak taką platformę stworzyć, tak żeby Twój klient po zakupie otrzymał login, hasło do tej platformy, jak sobie kliknie moje kursy, to żeby mógł zalogować się i przejść sobie tutaj do tych swoich kupionych kursów. Tutaj może sobie tym nawigować, może widzieć ile lekcji już przerobił, może wejść do tego kursu i go przerabiać. Jak to wszystko zupełnie od podstaw zainstalować? Taka instrukcja trwa godzina 26 minut. I żeby móc sobie uruchomić taki panel szkoleniowy, gdzie wstawisz sobie swoje kursy, dowolną ilość kursów, potrzebujesz same bezpłatne moduły. Będzie tutaj używana wtyczka bezpłatna WooCommerce i druga wtyczka do platformy szkoleniowej, wtyczka Tutor LMS. Ona jest w wersji bezpłatnej, zupełności wystarczy w wersji bezpłatnej. Ma też wersję płatną, ale tutaj, w tym panelu szkoleniowym, tutaj gdzie pokażę jak to zrobić, pokażę Ci na bezpłatnej wersji i na tej bezpłatnej wersji możesz dodawać nieograniczoną ilość kursów, sprzedawać je i wszystko działa jak najbardziej prawidłowo. Po prostu płatna wersja tej wtyczki ma jeszcze dodatkowe, takie bonusowe, fajne funkcje, które nie są niezbędne, żeby ona działała, żeby sprzedawać te kursy online, ale są pomocne, więc jeżeli spodoba Ci się ta wtyczka Tutor LMS, możesz mieć jej wersję płatną, żeby mieć właśnie te dodatkowe rozwiązania, ale nie są one niezbędne. I tą instrukcję, jak to zrobić, możesz dostać zupełnie bezpłatnie tutaj na YouTubie. Będzie playlista, w której będą właśnie szkolenia, poszczególne lekcje, jak to wykonać. I możesz po prostu poczekać sobie, aż tą playlistę do końca stworzę. Ten kurs i te lekcje są już nagrane, ale będę je po prostu publikować w odstępach czasowych. Natomiast jeżeli chciałbyś dostać już dzisiaj tą instrukcję i sobie za godzinę 26 minut zrobić to wszystko od razu, nie czekać, aż ja opublikuję wszystkie te wideo, lub może oglądasz to w czasie, kiedy te wideo już są wszystkie opublikowane, ale chcesz dodatkowo zyskać jeszcze możliwość sprawdzenia Twojej strony przeze mnie, czyli zrobienia dla Ciebie takiego audytu, możliwość konsultacji ze mną, chcesz też dostać certyfikat umiejętności nabytych tworzenia takiej platformy i chcesz mieć wszystko na platformie szkoleniowej, żebyś mógł odhaczyć sobie, które lekcje masz zrobione, zadać mi ewentualnie jakieś pytania tam, to możesz po prostu przejść do mojego kursu płatnego. To jest właśnie ten kurs i to są właśnie te wszystkie lekcje, które ja udostępnię na tej playliście i one będą dostępne też bezpłatnie. Natomiast tutaj możesz sobie po prostu przerabiać ten kurs, zaznaczyć, które lekcje przerobiłeś. Masz to w takiej właśnie formie ułożonej dokładnie, które co lekcje, jak robić. No będą tutaj też jakieś ewentualnie dodatkowe materiały, prawda? Są też bonusy, więc jeżeli kupisz ten kurs w wersji płatnej, no to po prostu zdobywasz więcej bonusów. Natomiast jeżeli chcesz zupełnie bezpłatnie taki panel sobie zrobić, to po prostu odsłuchaj moje wideo z tymi poszczególnymi lekcjami na YouTubie. Subskrybuj też kanał, zapisz się na moją listę mailingową, jeżeli jeszcze tych wideo wszystkich nie ma, tak żebyś dostała powiadomienie o kolejnych lekcjach. I ja wszystkie te lekcje z tego kursu tutaj właśnie będę publicznie udostępniać jako zupełnie darmowe. Jak widzisz, będzie tutaj mowa też o regulaminie i polityce prywatności, skąd to wziąć, jak sobie automatyczne płatności podpiąć. Także niczego nie musisz na ten moment wiedzieć, w ogóle się na tym nie musisz znać. Wszystko tutaj będzie
już przedstawione. Do tej instalacji używam WordPressa. W innym moim wideo pokazuję, w jaki sposób sobie uruchomić WordPressa w tej podstawowej wersji. Także tutaj możesz zacząć z tego wideo. W tym kursie również będzie ta informacja, jak uruchomić WordPressa. Więc to jest absolutna podstawa, uruchomienie WordPressa, hostingu, domeny i to jest właśnie tutaj w tym wideo, jak to zrobić. Oraz tutaj w tym kursie, tutaj w tych pierwszych lekcjach też to jest. No i potem już na tym zainstalowanym WordPressie właśnie dodajemy te dwie główne wtyczki i ustawiamy potem wszystko, podłączamy te automatyczne płatności, regulaminy i to wszystko, żeby to działało, żeby stworzyć sobie taki prosty panel szkoleniowy, gdzie wstawiasz sobie dowolną ilość swoich kursów i możesz je sprzedawać zupełnie na automacie. Serdecznie zapraszam, do usłyszenia.